No, napisy są: jebać białych, jebać policję, jebać dwunastkę. Dwunastka to znaczy, tam oni wykombinowali, że jakaś taka gwiazda szeryfa ma 12 kawałków czy boczków i dlatego jest dwunastka. Świnie rysują Stonewall Jackson. No, Stonewall Jackson, no to generał, generał urodzony w 1824 w Clarksburg w Virginii. Zaczynał karierę jako artylerysta. Walczył w wojnie meksykańsko-amerykańskiej 1846-48. No i został majorem. W 52 roku, 1852, zrezygnował z kariery wojskowej. No i został nauczycielem w Instytucie Militarnym w Virginii. Jego nauczanie było dosyć kontrowersyjne, no ale było dosyć ważne. Często jego podejście do nauki jest stosowane teraz. W czasie początku wojny cywilnej zaakceptował rozkaz, żeby zostać pułkownikiem milicji z Virginii. No i dowodził garnizonem. Później został generałem brygadierem, walczył w bitwie pod Manassas, gdzie go nazwali właśnie Stonewall, czyli ściana z kamienia. Dlatego, że po prostu tak walczył bardzo dobrze. Walczył później, pobił trzy różne oddziały, czy tam dywizje Union, no to była ci ludzie z północy, to byli republikanie w sumie, bo ten Stonewall Jackson, no to jest demokrata. Tutaj demokraci na południu, no to oni jeszcze do lat 60. byli w zasadzie. No, niewolnictwo zniknęło, tak, bo to jak południe się odłączyło, północ napadła, no i później ich tam uczyli. Była druga bitwa w Manassas. No walczył nieustannie, możecie zobaczyć co jak. Przez przypadek postrzelili go właśnie ludzie, właśnie żołnierze, przez pomyłkę. No i umarł za parę dni. W każdym razie tu widać, napisane jest no hate, czyli bez nienawiści, nie nienawiść, no. A to już bardziej nienawistne być nie może. No, w miłym miejscu, tam naprzeciwko jakiś domek jest, no to oczywiście bali się, że im tam spalą. No to piszą bajki tam, żeby czarne życie znaczy, że sprawiedliwość społeczna i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko jest po to, żeby im nie spalili. Tutaj jest jakiś zbór baptystów. Tam jest ładna alejka. No poza centrum, no to ładnie jest. Poza centrum jest dosyć miło. Tam coś remontują. No i to tyle. Takie pomniki południa. Zdrowia!